generał Mieczysław Boruta Spiechowicz, działacz niepodległościowy, oficer 2 Brygady Legionów Polskich, uczestnik bitwy pod Rarańczą, a w 1918 roku jeden z wybitnych dowódców obrony Lwowa, oblężonego przez wojska ukraińskie. W międzywojniu był wyższym oficerem wojska polskiego. W 1939 roku bronił Polski przed agresją niemiecką. Uniknąwszy niewoli, znalazł się we Lwowie i tam był jednym z twórców polskiej konspiracji. Został aresztowany przez NKWD pod koniec 1939 roku, przewieziony na Łubiankę. Tam, więziony przez Rosjan, doczekał Układu Sikorski-Majski w 1941 roku. Później służył w Wojsku Polskim na wschodzie w armii generała Andersa. Po wojnie wrócił do kraju. Mieszkał początkowo pod Szczecinem, później w Zakopanem. Bardzo angażował się w niezależny od władz komunistycznych ruch kombatancki, protestując m.in. przeciw nadaniu najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego orderu Virtuti Militari Leonidowi Breżniewowi. Generał Mieczysław Boruta Spiechowicz protestował m.in. przeciw dewastacji, profanacji przez władze sowieckie cmentarza obrońców Lwowa, na którym spoczywało wielu jego podkomendnych z listopadowych walk 1918 roku. W 1981 roku uczestniczył jako gość specjalny w zjeździe Solidarności. Nie znamy pojęcia, mówił